Air Bomb to jest mechanicznie otwierana rakieta zanętowa firmy Prologic. Od pewnego czasu już znana i dość popularna na rynku. W dwóch wielkościach oferowana. To jest ta większa, tutaj jest mniejsza. Zobaczmy, co jest w środku. To jest fabrycznie zapakowane. Mamy rakietę, ale w środku jeszcze coś jest. Tu trzeba pociągnąć, żeby otworzyć środek. To jest tak. Tak to wygląda w środku. Natomiast tutaj mamy instrukcję obsługi. A instrukcja jest potrzebna. Jest potrzebna dlatego, że ta rakieta działa trochę inaczej niż inne rakiety zanętowe. Spośród tych wszystkich instrukcji, wszystkich języków, które są w instrukcji, również po polsku, więc kłopotów tutaj żadnych nie będzie. Mamy jeszcze dołączoną taką linkę, która jest niezbędna do działania tej właśnie rakiety. Linka ma dwa koraliki buforowe. Za chwilę okaże się, po co one są potrzebne. Następnie krętlik, który przesuwa się tutaj po lince, i takie stalowe kółko, które mocuje się w zaczepie rakiety. I sama rakieta ma taki zaczep pazur, w który mocuje się to kółko, ale to za chwilę. Tutaj mamy element mechaniczny. Mianowicie, kiedy pociągniemy za to, rakieta nam się otworzy. Natomiast właśnie tutaj trzeba przymocować krętlik. Mocujemy krętlik, to jest pierwsza podstawowa rzecz. O. Tak to wygląda. Koraliki buforowe znakomicie trzymają zestaw. Z drugiej strony mamy kółko stalowe, które mocowane jest w tym pazurze. No i czas teraz przywiązać linkę, żeby to wszystko połączyć z naszym zestawem. Linkę wiążemy do stalowego kółka. Mamy wszystko przymocowane, linkę główną do stalowego kółka. Natomiast tą grubą linką połączone jest ono z rakietą. Zobaczmy, ile mieści się w tej dużej i w tej średniej rakiecie. Air Bomb średni. Mniej więcej jedna garść wypełnia połówkę rakiety. Teraz Air Bomb duży. Raz. Dwa. Mniej więcej 2,5 garści ziaren. Również oczywiście możemy nęcić kulkami całymi. Tutaj takich osiemnastek, no mniej więcej tyle wejdzie. Większa ma oczywiście pojemność, znacznie większą. Tutaj kulek upchniemy dwa razy tyle, mniej więcej. Pamiętajmy o tym, żeby kółko stalowe znalazło się w zaczepie, bo tylko w ten sposób będziemy mogli zarzucić. Zarzuciłem bez mocowania żyłki o klips na szpuli kołowrotka. Oczywiście to rzecz bardzo ważna, żeby celnie nęcić w punkt. Oczywiście najpierw rzucamy, później
zahaczamy linkę właśnie o klips, żeby za każdym następnym rzutem celnie podać zanętę. No i tutaj z airbombem mam pewien problem. Mianowicie ta rakieta, tak szczerze mówiąc, nadaje się przede wszystkim, jeżeli nie wyłącznie, do nęcenia, to się nazywa dywanowego, do szerokiego nęcenia łowiska. Natomiast kiedy chcemy nęcić punktowo, czyli dokładnie w punkt, dlatego że jeżeli jest na przykład głęboka woda, to nęcąc w punkt, ta zanęta i tak nam rozejdzie się po dużej powierzchni dna. Dlaczego tak się dzieje? Ano dlatego, że jeżeli zaklipsujemy żyłkę podczas rzutu, podczas końcowej fazy rzutu, kiedy nagle właśnie na klipsie zatrzyma się żyłka i następnie nastąpi szarpnięcie, ten mechanizm spowoduje, że rakieta nam się otworzy w powietrzu, praktycznie w czasie lotu, więc zawartość jej, czy to ziarna, czy też kulki, rozlecą się na dużej powierzchni. Jest to owszem sposób do dywanowego nęcenia dużego obszaru. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli rakieta, która już jest pusta, wpadnie do wody, nie zrobi dużo hałasu. Ale to też jest druga sprawa, że często karpie przyzwyczajone są właśnie do tego, że jeżeli coś wpada do wody, to wiedzą, że to jest jedzenie. Podstawowa funkcja tej rakiety to nęcenie sporego obszaru, nęcenie tak zwane dywanowe. Bo jeżeli chcemy punktowo, nie bardzo nam się uda, bo wtedy nie możemy użyć klipsa. A jeżeli nie użyjemy klipsa, to nie będziemy w żaden sposób pewni, czy te rzuty nasze są celne, takie jak byśmy chcieli.